Po umyciu ostatniego talerza April położyła go na stole i odetchnęła z ulgą. Pracowity dzień spowodował, że kobieta czuła się bardzo zmęczona. Zwykle ilość brudnych naczyń była znacznie mniejsza, ale tego dnia w restauracji odbywał się bankiet, w związku z czym praca April wyraźnie się przedłużyła. Dziewczyna skrupulatnie obejrzała stertę umytych naczyń i była zadowolona z efektu. April miała już wychodzić, kiedy jej uwagę zwróciła taca z gotowymi posiłkami, które z jakiegoś powodu oddali goście. Porcje były nienaruszone i z zewnątrz wyglądały bardzo apetycznie. April zastanowiła się przez chwilę, po czym zdecydowała, że zabierze je do domu. Nikomu nic się nie stanie, jeśli wezmę coś z kuchni. Dania są opłacone, a pewnie i tak trafią na śmietnik, pomyślała. Pracowała w tej restauracji trzeci miesiąc i przywykła do tego, że niektóre dania z kuchni pozostają nieodebrane. April nie wiedziała dokładnie, dlaczego klienci oddali zamówione porcje, ale zdarzało się to prawie codziennie. Zdając sobie sprawę, że nie powinna w ogóle w to ingerować, po prostu robiła swoje. Ponadto szef kuchni restauracji, pan Edwards, nie lubił, gdy ktoś wtrącał się w jego sprawy. Był dominującym i silnym mężczyzną, przyzwyczajonym do rządzenia w kuchni żelazną ręką. Zakupem produktów niezbędnych do przygotowania potraw zajmował się właśnie on. Pocieszając się myślą, że te dania i tak pójdą na straty, April włożyła je do torby. Zdaniem dziewczyny nie była to kradzież ani naruszenie jakichkolwiek zapisów regulaminu. Jeśli nie dziś, to jutro porcje trafiłyby do śmietnika, efekt byłby taki sam. Ponadto w domu na młodą pracownicę restauracji czekała dwójka dzieci, które o tej porze były już zapewne głodne. Biorąc jedzenie z kuchni, April pospiesznie opuściła lokal. Wydawało jej się, że nikt nie zauważy zniknięcia dań, dlatego nie skupiała się na wyrzutach sumienia. Do tego samotna matka miała swoje własne, bardzo dobre powody, by postąpić w ten sposób. Mąż April był strażakiem, który zginął 2 lata wcześniej podczas gaszenia pożaru w dużym centrum handlowym. Będąc dowódcą oddziału, Larry jako jeden z pierwszych rzucił się w sam środek pożaru, starając się w ten sposób uratować jak najwięcej ludzi. Dzięki jego zdecydowanym i odważnym działaniom udało się uniknąć ofiar wśród klientów centrum. Niestety, sam Larry nie zdążył wydostać się z płonącego budynku i zginął pod gruzami po zawaleniu się dachu. April dobrze pamiętała trumnę przykrytą flagą państwową i smutne twarze kolegów męża, którzy przyjechali pożegnać go w ostatniej podróży. Pogrzeb i wszystkie późniejsze wydarzenia były dla April jak zły sen. Tęsknota i smutek, które ogarnęły serce młodej wdowy, nie pozwalały jej skupić się na niczym. Płakała tylko i czuła rozdzierający ból. April potrzebowała około połowy roku, by choć trochę dojść do siebie i przystosować się do życia, w którym nie było już jej męża, Larego. Sytuację pogarszał fakt, że pozostawiona z dwójką małych dzieci April stanęła w obliczu problemów finansowych, których rozwiązanie wymagało znacznych środków. Billy i Josh byli grzeczni, dobrze się dogadywali i w razie potrzeby wzajemnie się sobą opiekowali. Dzieci miały 6 i 7 lat, a April mogła zostawić je na trochę same w domu. Czasami dziećmi opiekowali się sąsiedzi, ale dziewczynę krępowało ciągłe proszenie ich o pomoc. Starając się zapewnić rodzinie wszystko, co niezbędne, April zmieniała pracę za pracą, za każdym razem mając nadzieję na znalezienie lepszego miejsca. Tak więc w stosunkowo krótkim czasie młoda wdowa opanowała zawód strażaczki, pokojówki, a nawet operatorki na stacji benzynowej. Wszędzie April czekało rozczarowanie. Albo wynagrodzenie pozostawiało wiele do życzenia, albo warunki pracy były po prostu nie do zniesienia. Gdy April była już naprawdę zdesperowana, szczęście uśmiechnęło się do niej w obliczu kierownika restauracji. Zatrudnił ją niemal natychmiast po standardowej rozmowie kwalifikacyjnej. Ku zaskoczeniu April, praca na zmywaku w restauracji nie była tak ciężka, jak mogła się wydawać na pierwszy rzut oka. Jedyne, czego od niej wymagano, to by zmywała na czas i utrzymywała miejsce pracy w czystości. Tymczasem zbliżając się do domu, April zobaczyła światło w oknach i jej serce zabiło mocniej. Dzieciaki jeszcze nie śpią,
uśmiechnęła się, pomyślała kobieta. Otworzywszy drzwi, wpadła wprost na Josha i Billiego, którzy zaczęli ją przytulać i opowiadać, co robili w ciągu dnia. Mamo, mamo, Josha znowu bolała klatka piersiowa, tutaj, z lewej strony. Prosił mnie, żebym nic ci nie mówił o tym, ale sama wiesz, musiałem, powiedział Billy z poczuciem winy, zasłaniając oczy. April wzdrygnęła się i spojrzała z niepokojem na starszego syna. Wiedziała, że Josh ma wadę serca i świadomość tego spędzała jej sen z powiek. O tym, że chłopiec wykazywał objawy groźnej choroby, dowiedzieli się przed rokiem podczas rutynowego badania lekarskiego. Kardiolog z poważną miną powiedział April, że chłopiec potrzebuje operacji serca. To dość drogi zabieg, trzeba być przygotowanym na różne trudności, powiedział lekarz, podając jej kartkę z adresem kliniki. Po tej rozmowie April wiedziała już, że za wszelką cenę musi znaleźć pieniądze na operację Josha. Będę zbierać każdy cent, dziewczyna powtarzała sobie w kółko. Wiedziała przy tym, że będzie to bardzo trudne, dlatego ciężko pracowała. Odpędzając smutne myśli, April postawiła talerze z jedzeniem z restauracji na stole i poszła do łazienki. Nazajutrz czekał ją kolejny pracowity dzień, pełen zmywania naczyń i sprzątania kuchni. Gdy April pojawiła się następnego ranka w lokalu, musiała odbyć nieprzyjemną rozmowę z szefem kuchni. April, wiem, że zeszłego wieczora wzięłaś dania z kuchni. Ja też to robię i nie dbam o odliczone porcje, ale nowemu właścicielowi restauracji na pewno się to nie spodoba. Ani słowa, rzekł cicho Alfred Edwards. Możesz być spokojny, nikomu nic nie powiem, dzięki. April pospieszyła z odpowiedzią. Dziewczyna czuła, że szef kuchni czegoś jej nie mówi, ale nie chciała dociekać, o co dokładnie chodziło. Zamiast tego zabrała się do pracy, mając szczerą nadzieję, że do wieczora znów zbierze się kilka dań, których klienci nie przyjmą. Ku uciesze April tak się stało i zabrała do domu dwie porcje lasagne oraz jedną sałatkę Cezar. Trwało to około 2 tygodni, po czym nowy właściciel restauracji wezwał ją na rozmowę. Michael Johnson był młodym biznesmenem nowej generacji, który nie zapominając o utrzymywaniu wszystkiego pod kontrolą, doceniał każdego zarobionego dolara. Z tego właśnie powodu, aby poznać przyczynę powtarzających się strat, postanowił zainstalować w restauracji kamery monitoringu. Oczywiście wszystko to działo się w tajemnicy przed wszystkimi innymi pracownikami. Widząc drżącą ze strachu April w progu swojego gabinetu, Michael od razu zaczął. Pani Moore, mam do pani tylko jedno pytanie. Co dokładnie było w pani torbie, kiedy wyszła pani wczoraj wieczorem z restauracji? Nie ma sensu zaprzeczać, mam nagrane na wideo. Na słowa właściciela restauracji dziewczyna zarumieniła się głęboko i spuściła zakłopotana oczy. W końcu zebrała się w sobie i wyszeptała. Przepraszam pana, ale w torbie były resztki z kuchni. To te dania, które klienci opłacili i po prostu oddali. Michael odetchnął z ulgą i zmieniając złość na litość zapytał. Wzięłaś je dla swojego psa albo kota, prawda? Oczy April napełniły się łzami, po czym powiedziała prawdę właścicielowi restauracji. Sytuacja, w której w XXI wieku ktoś musiałby karmić dzieci resztkami z kuchni, nie mieściły się w głowie Michaela Johnsona. To, czego biznesmen dowiedział się później, zszokowało go całkowicie. Widzi pan, musiałam to zrobić. Mój mąż zginął podczas gaszenia pożaru, a starszy syn choruje na serce. Aby mu pomóc i zaoszczędzić pieniądze na operację, robię co mogę, dodała April z płaczem. Michael spojrzał na młodą kobietę, a potem zadał jej bardzo dziwne pytanie. Czy pani mąż zginął podczas gaszenia pożaru? A jak się nazywał? Larry. Larry Moore, dowódca oddziału, zginął w płonącym budynku centrum handlowego. Ale dlaczego pan pyta? Zapytała ostrożnie April. W odpowiedzi na to Michael Johnson westchnął smutno i pocierając palcami skronie, oparł się o krzesło. Na jego twarzy malowało się szczere wzruszenie, które sprawiło, że April poczuła niepokój. Gdy biznesmen doszedł do siebie, rozpoczął swoją opowieść. Wszystko zaczęło się 7 lat wcześniej, kiedy jako początkujący przedsiębiorca Michael Thompson stracił żonę podczas porodu i sam został z córeczką w ramionach.
Starając się zapewnić małej Monice wszystko, co niezbędne, Michael skierował wszystkie wysiłki na rozwój swojego biznesu, który zapewniłby mu niezależność finansową i dobrobyt. I tak czas mijał. Aby córka zawsze miała opiekę, Michael zatrudnił nianię, która zakochała się w dziecku niemal od pierwszego wejrzenia. Gdy Monika trochę podrosła, kobieta zaczęła zabierać ją ze sobą na spacery po mieście. Razem chodziły na zakupy i zajadały się lodami w ulubionym parku. To właśnie podczas jednego z takich spacerów 6-letnia Monika wraz z nianią trafiła do centrum handlowego, które kilka minut później stało się epicentrum straszliwego pożaru. Złapani w ognistą pułapkę ludzie rzucili się, by desperacko znaleźć wyjście z budynku. Monice i niani groziła pewna śmierć. Tylko dzięki odwadze Larego Mura udało im się wyjść z tego cało. A teraz, stojąc obok młodej wdowy, Michael zdał sobie sprawę, że może odwdzięczyć się strażakowi i pomóc jego synkowi, który z woli złego losu stracił ojca. Przytulając April, młody biznesmen obiecał uratować Josha, który pilnie potrzebował operacji serca. Zadzwoniwszy pod numer wskazany przez młodą wdowę, Michael skontaktował się z kierownictwem kliniki i po dokonaniu niezbędnej przedpłaty ustalił datę operacji. Dziękuję, proszę pana. Jest pan naszym prawdziwym aniołem, wyszeptała April ze łzami w oczach. W odpowiedzi na to Michael pokręcił tylko głową i obiecał jej pomagać we wszystkim. Biznesmen dotrzymał słowa. Tydzień później Josh przeszedł operację w jednej z najlepszych klinik Nowego Jorku. Dzięki profesjonalizmowi lekarzy wszystko poszło dobrze, a chłopiec obecnie wraca do zdrowia. Tymczasem Michael ustalił zupełnie inną przyczynę dużych strat w restauracji i znalazł winowajcę. Okazało się, że to szef kuchni, który najpierw kupował kiepskiej jakości produkty, a potem świadomie podawał właścicielowi w kosztorysie ich zawyżony koszt. Różnicę Alfred Edwards oczywiście zabierał do kieszeni. I to dlatego klienci rezygnowali z niektórych dań, których jakość okazała się znacznie gorsza niż ta, której można byłoby oczekiwać po menu pięciogwiazdkowej restauracji. Po zwolnieniu szefa kuchni Michael Johnson awansował na to stanowisko April. Teraz, gdy dawna pomoc kuchenna miała pod sobą kilku wysokiej klasy kucharzy, biznes zaczął szybko się rozwijać. Wkrótce Josh wyszedł ze szpitala i wraz z matką oraz młodszym bratem Billim pojechał do domu. Michael Johnson stał się częstym gościem w ich domu. Młody biznesmen zabierał ze sobą córkę Monikę, która bardzo lubiła bawić się z rówieśnikami. Spędzając ze sobą coraz więcej czasu, April i Michael nawet nie zauważyli, jak ich przyjaźń przerodziła się w prawdziwą miłość. To Monika jako pierwsza zorientowała się, w czym rzecz, i jako pierwsza zaczęła traktować ich jak rodziców. Po ślubie sytuacja była już pewna, a Michael i April rozpoczęli zupełnie nowe życie, w którym idąc ramię w ramię budowali własne rodzinne szczęście.